Gdyńskiego miasta władze Świebocina zapożyczyły pomysł na turystyczną atrakcję, czyli na 32-metrową figurę Chrystusa. Stanie przy drodze krajowej numer 3. Ja dodam jeszcze, że ten pomysł pojawia się wcale nie pierwszy raz. Piotr Świerczek. 32-metrowa statua na 710-metrowej górze. Generalnie ogromny powód do chwały, która wkrótce ma zblednąć za sprawą tego pomnika. O, tak. To tylko makieta, ale prawdziwa statua będzie wyższa od tej w Rio de Janeiro dokładnie o koronę i stanie przed wjazdem do niewielkiego Świebodzina. O tak, o. I twarzą? Tak, prosto na kość. Ksiądz Sylwester Zawadzki to motor napędowy inwestycji. Odczułem takie powołanie, jak do kapłaństwa, żeby budować pomnik. Nie tylko pomnik. Bo obok żelbetonowego Chrystusa będzie kaplica, a nawet wodospad dla spragnionych pielgrzymów. 5 takich pierścieni będzie stanowiło cokół pod figurę. 5 pierścieni dla pielgrzymów z 5 kontynentów. Moim zdaniem jest to przedsięwzięcie na skalę światową. I za to jestem wdzięczny. Krzysztof może pomóc przy budowie słynnego już teraz pomnika. A przy okazji skrócić sobie karę, bo wszyscy robotnicy to aresztanci pobliskiego więzienia, więc pracują za darmo. A problem z tego, co ja wiem, ze środkami finansowymi. Z powodu skromnych środków w budowę angażują się wszyscy, oprócz urzędu miasta. Rąk nie zacieramy, bo jakichś takich olbrzymich interesów i kokosów to się nie spodziewamy. No niemniej jednak myślę, że ten obiekt jako... No, powiedzmy, może wyróżniać nas na tle całego kraju. Nie na tle kraju, a na tle całego świata. Apetyty mieszkańców rosną wraz z postępem prac. Będzie się wywodzić drugim Rio de Janeiro, czy może będziemy... No, będzie się wywodzić lepszym? Zacząć się musi mówić, a ja. Chcę to Rio de Janeiro. Dobra, pogoń się wywodzi, a nie... Wszyscy wierzą w proboszcza, który kościół też postawił właściwie sam. 5 lat. Bo założył 2 firmy, cegielnie i tartak. Myśli o ksiądz przez jakiś czas o na przykład posadzie ministra budownictwa? Nie myślałem, ale interesuję się tym tematem. Takiego gospodarza Tarnów i Kielce mogą tylko pozazdrościć. W tych miastach też miały być podobne, a nawet większe pomniki. Zazdrościć myślę nie, można każdemu miastu i społeczności pogratulować. Kiedy w listopadzie pomnik będzie gotowy, Świebodzin będzie się różnił od Rio już tylko karnawałem. Choć przy pomysłowości miejscowego proboszcza nigdy nic nie wiadomo. Piotr Świerczek, Fakty.